Krótki przystanek na umocowanie bagażu i lecimy dalej. Gorąco? Nie, w ogóle. Nie. Gorąco? Mega. Dobra, to ubieramy kurtki i lecimy dalej. Jak? Tankowanko, jedzonko. Hotelowe warunki, komfortowe. Pięć gwiazdek, bez kapitaleu. Kępie też nie widziałem, że była kolejka do recepcji. Pokazuję teraz, jak fajnie się ogarniam słowem. No nie rób tak, bo jak podróż i to jeszcze to będzie, nie? Nie rozumiesz tego? Tak to się robi. Od momentu wjazdu na pole do momentu wyjścia na basen tym razem. Ja nie wiem, 7 minut. No ale mówmy się, namioty będziemy rozstawiać później. Na polu namiotowym. Jak zawsze każdy ma tutaj swoje zadanie. Kotek rozstawił namioty. Młody poszedł mieć gary. Uwaga, proszę bardzo, wraca właśnie. Gdzie byłeś? Byłam, znaczy nie, bo tata mi kazał. Jaguś. I jak? Myłeś dobrze? No i umyłam. Aha, będziemy mieli w czym odgrzać zupę? Tak. Super. Dobra. A Wera pompuje materace. Jak tam? Jak widać. Jak idzie? Wyśmienicie. Miękkie? No, a ja się wykąpałam, przebrałam i teraz będę gotować. Każdy jakieś zadanie ma. Teraz Agusiem, a teraz tata. I zupa. Co to jest zupa, Franek? To zupa. Ale jaka? Jaka to jest zupa? Ja myślę, że ogórkowa. Wczoraj się gotowała ogórkowa. Prawda? Właśnie sprawdzamy prognozy pogody na jutro. W zasadzie na noc. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Także w nocy. To będzie piękne, to. 8 rano. W końcu deszcz. I przelotne na trasie, które nie stanowią problemu przy 25-30 stopniach. To. Werka, jak tam? Dzisiaj tu śpisz? Nie ma znaczenia. To po co te namioty rozkładaliśmy? A nie możemy jakoś uciec przed tym deszczem? No tak, możemy wstać o 5. No. Wstałabym, byleby nie być mokre, co? Weźmiemy to pod głosowanie. Dobra, a teraz może parę słów, gdzie jesteśmy? Na Słowenii. Dobra, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Słowenii. Co dalej? Jedno w zasadzie chyba z 3 pól kempingowych. Na którym jeszcze jest miejsce. Tak, podobno tylko tutaj jest miejsce, dlatego że Słowenii dostali też, tak jak my, dofinansowanie na wakacje, muszą wykorzystać to w tym roku. I to w kraju, w związku z tym pola kempingowe są oblegane. Jesteśmy przy granicy z Włochami. Pole dla... gdzieś koło miejscowości Koper, nie? Aczkolwiek mamy fajne miejsce. Nie wiem, mam miejscowość Ankaran. No, Ankaran, a większa miejscowość w okolicy Koper. Adria? Natomiast, tak, za naszą czwórkę, 2 namioty, 3 moto zapłaciliśmy 70 euro. Czyli no... Czyli jak za dobrą kwaterę w Europie. Przy czym? Pole położone z widokiem na morze. Aha, jasne. Stocznie i fabryki po drugiej stronie. I brudną wodę? Brudne morze, brudna woda, no z uwagi na to, że dno nie jest kamieniste, tylko piaszczyste. Jedyne co, to na polu jest basen. Ze słoną wodą? Tak, ze słoną wodą, ale on najbardziej daje radę. Ale jakiś sklep, ta kantynka. Ale cena do jakości, uznaliśmy, że to jest drugie najgorsze pole, na jakim byliśmy, bo moim zdaniem pierwsze najgorsze to było w zeszłym roku w Rovinj w Chorwacji. Kogo dzisiaj pozdrawiamy? Mogę ja? Mogę ja? Ja mogę? Ja mogę? Ja mogę? Na stronę. Pozdrawiamy dzisiaj Patryczka i Natalkę. No i szkoda, że nie ma was tutaj z nami. Ale w przyszłym roku zapraszamy do Gruzji, pamiętacie, nie? Ściskamy was mocno. A wy co? No, chodźcie tutaj. No, nie wiem, coś, buziaczki, powiedzcie coś, że tęsknicie albo coś. No bardzo, no. bardzo, już czekam, kiedy będę... Franek, co chcesz powiedzieć miłego Patrykowi i Natalii? Szkoda, że nie macie tu Patryka. Bo nie ma kto mnie wrzucić do wody, tylko tata. Ty, a tobie to pole się podoba z jakiego powodu jednego? Ma dużo dymów. Dymów? Dżimów. I pokemonów, nie? Na pewno. No. I całkiem niezłe wisi. Tak? Duże. Wow. Chłopaki stwierdzili, że dzisiaj tutaj śpią. Jeszcze tylko moskitierka by się przydała. Drugi raz mówię o tym, że nie wzięliśmy patentu, o którym rozmawialiśmy nieraz, czyli kupić firankę z Ikei za 16 zł, dwie sztuki, jako moskitierkę. Byłoby super. Tu śpicie? Tak. Ale bez kołderki czy z kołderką? Bez. No tej, przy... Uwaga. Poczekaj. 28 stopniach o godzinie 22. No to po co kołderka? Okay. No to czyli co? Ja mam jeden namiot, Weronika drugi. Tak. Dzień dobry. Jak tam humory od rana? Średnio. Średnio humory. No słuchajcie, pogoda nam się zmieniła. Mieliśmy lecieć do... A jest trochę zimniej, także dzieci szczęśliwe. Ale mieliśmy lecieć do Austrii. Okazuje się, że tam jest front deszczowy. No i w sumie nie będziemy musieli zmienić plany. Jeszcze nie wiemy na jakie, ale okaże się. Włochy. Franek mówi, że do Włoch. Nie wiem, czy to po drodze. Sam nie wiem, gdzie to jest. Zobaczymy. Króciutki przystanek przy jaskini Postojna. A pokaż, już to byłam? Nawet nie pamiętała oczywiście, nie? Pamiętała. Nie, tu nie byłaś. Byliśmy ale w Byliśmy w Prodianskim Gradzie, czyli w tej części, tej atrakcji, a teraz jesteśmy w tej części. No, no, lekko. No, lekko pada, nie? Komforcik jest mniejszy chyba, co? No, ten wiatr też nie pomaga. No. No, liczymy, że uda nam się uciec z burzy, bo plan pierwotny był taki, że jedziemy dzisiaj przez Austrię Alpami, ale dzisiaj i jutro ma przyjść front taki bardzo deszczowy. Dlatego stwierdziliśmy, że uciekamy i polecimy wschodnią częścią Austrii lub Węgrami. Już to mówiłam, nie? No. Tak? A kiedy? Ale nie mówiłam, gdzie pojedziemy. Ale mówiłeś chyba, jak ja byłem rozliczać pole w takim razie. Nie przekazałaś informacji. Panie kolego, jak dzisiaj? Trudno, łatwo? Średnio. Średnio? Fajne było to, że internetu nie ma. Dobra. To była ironia. Droga krzyżowa, stacja numer 10. Przystanek na stacji benzynowej. Zostało nam jeszcze 107 km do celu. Do przepięknego zapewne węgierskiego miasta Egerszeg. Giełkę? Nie, dziękuję. Jak tam? Ciężko. Ciężko. Biometr niekorzystny był na początku. Teraz się trochę poprawiło chyba. Jak tam tyłki bolą? Tak. A pani co powie? Nic nie powiem. Ile tej coli niedobrej? Kontuzjonowana. No dobrze. Jesteśmy na Węgrzech i... jakiejś tajemniczej, nieznajomej miejscowości. O, dziwnej nazwie. Werka? Nie wiem, jak to przeczytać. Dobra, czytaj, jak jest napisane. O? No jak, no oczywiście, że śmiesznie. Zala Egerszeg. Taka ładna miejscowość. Podoba się? No. Dużo pokestopów. A słuchajcie, my w Google szukamy. Spójrzcie tam na ten napis. Zala Egerszeg. Tak, tam. I co? No i po całym dniu jazdy. Miejscowość wygląda jak września za czasów PRL-u. O, jeszcze możesz się dziwić, słuchaj, dopiero wyszliśmy. Taki o, główny plac miasta. Może znajdziemy coś do jedzenia. Oczywiście bank musi być w na głównym placu i drugi bank i trzeci. Jakieś restauracje, jakieś knajpki, ale to wszystko jakby stanęło na głowie. Nie, jakby stanęło, jakby czas się zatrzymał w latach 80. Tak to wygląda tutaj. No zresztą połowa tego kraju tak wygląda, moim zdaniem. Jak Franek, dzisiaj jechaliśmy, no nie wiem, chyba 6 godzin z przerwami, jak było? Fajnie. Dałeś radę? No, ledwo. Ledwo? Bo co? Bo na początku kiepska pogoda była, nie? No, ale dużo razy. Dlatego spać się chciało. No wiesz co, nam też, bo głowy nas bolały. Jakieś dzisiaj było przesilenie. Nie wiem, ty nie masz tu prawie w ogóle telefonu, więc no nie może za dużo. Ale wy macie. Ach, my mamy, nie, my nie mamy. No dobra, i sobie dojechaliśmy ze Słowenii, z nadmorza. Wczoraj w czym się kąpałeś na polu namiotowym? W basenie. O, właśnie. Na Węgry, bo uciekaliśmy przed deszczem. Porównanie do mojej ręki. O, niezły. Niezły. No i teraz co? Idziemy spróbować coś zjeść? Na kolkę? Tak? No. Gdyby ktoś był głodny o 2 nad ranem, proszę. Typowy piękny wystrój węgierskiego sklepu. I taka piękna płachta. Ach. Piękny sklep mięsny. Przy okazji reklama koncertu Mate Peter. Możemy zostać do 20 sierpnia. Na pewno. O. Ciekawe prawo mają na Węgrzech. Mają sklepy specjalnie oznaczone, dozwolone od lat 18, bo w środku jest alkohol. I o ile u nas legitymuje się w takim przypadku, u nich po prostu nie wolno wejść do sklepu. Jeżeli sprzedawca wpuści taką osobę, to może mieć zamknięty sklep na 30 dni. Dzień dobry, kolejny dzień, taki mamy piękny widok z naszego węgierskiego apartamentu i generalnie wszystko tutaj takie węgierskie, czyli takie trochę nasze komunistyczne. W domu wszystko pozasłaniane, bo niestety gorąco, nie najgorzej, wyspaliśmy się. Generalnie jeden z lepszych apartamentów, no z daleka wygląda to całkiem, ale jakby się przyjrzeć, to naprawdę wszystko takie bardzo, bardzo komunistyczne. Werka, jak nastrój? No dobrze. Apartament Werki i Franka. Łazienka i kibelek zajęte, więc ja nie pokażę, ale słuchajcie, kuchnia robi robotę, naprawdę mieszkanie jak po babci. Czyli wiecie, na przykład dzisiaj nie mogliśmy znaleźć sztućcy. Tu ich nie było, i tu ich nie było, i tu ich nie było, no bo jak widać, albo nie widać, szuflad. A tu gdzie? Proszę, ta niespodzianka. Otwieramy szafeczkę, a tu spod spodu ukryta szufladeczka. I proszę, jakie tam mamy cuda. O, proszę, wszystko tu można znaleźć. Tak, jak u babci. No, cuda, cuda. Szuflada pełna skarbów. No i tak tu generalnie właśnie taki klimacik. Koleżka, co tu dojadasz jeszcze? Paróweczkę. A powiedz, co było najlepsze w tej chacie? Internet. Mega szybki, co? Takiego jeszcze nigdzie nie mieliśmy. No. Mówiłeś już, że jak u babci, mi się przypomniały... Mi się przypomniała chata na Karpackiej, chociaż była lepiej jakby wykończona, ale ten klimat, chata na Karpackiej z lat 80. Z głębokiego, no może nie głębokiego, z PRL-u. Klateczka też jest fajna, robi robotę. Tu już widać tak nowoczesne drzwi. No i takie normalne. Takie ichne. Pomasuj go po nosie, może wyjdzie i powiedz Pokemonie wychodź. Spróbuj. Ja? Hej, babcia. Cześć, Jano. Gdzie tam dojechaliście? Teraz? A może teraz dobrze? Dobrze? Halo, halo? Założenie zawsze było, że wchodzimy tylko tam, gdzie możemy dojechać motocyklem. Tak. Dłuższy niż Dawida, nie? On jak tak skrzeczy, to tak, jak wyciągnie. Cały dzień na moto, a tak zdążyliśmy zamknąć zamek. Perła architektury PRL-u widoczna. To ja. Jesteśmy? Tak. 22.